Jesteśmy na 14. Święcie Jana w skansenie osadnictwa nadwiślańskiego w Jączyminie Polskim. Święto to ma dłuższą tradycję niż istnienie naszego skansenu, który działa właściwie piąty rok. Mieliśmy bardzo dużo występów. Występowały dzieci z okolicznych szkół, ze szkoły podstawowej w Świniarach, w Borkach i w Nowym Kamieniu. Dodatkowymi atrakcjami były również warsztaty prowadzone pod naszym namiotem, warsztaty wykonywania wianków z kwiecia i ziela, warsztaty recyklingowe, zabawki drewnianej, zabawki szytej z kawałków materiału, ale także kadzidła wykonywane z różnych ziół oraz warsztaty z piłeczki odpustowej prowadzone przez edukatorki, które przyjechały specjalnie do nas z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Warsztaty są świetnie przygotowane. Możemy tutaj poznać kulturę. Dzieci mogły porobić sobie zabawki, takie jak kiedyś dawniej się bawiono, pograć w gry, zrobić piłeczki, czy na przykład tak jak tutaj na stoisku z pięknymi ziołami, cudownie ściąga tutaj ten zapach wszystkich. Po prostu zobaczyć, jak to wszystko dawniej wyglądało, jak ludzie funkcjonowali. Dzisiaj w Jączyminie mamy przyjemność prowadzić warsztaty. Uczymy uczestników robienia odpustowej piłeczki. Jest to tradycyjna zabawka, która pojawiała się na jarmarkach, odpustach, jest znana. I muszę powiedzieć, że wiele osób, które przychodzą do nas robić tę zabawkę, wspomina z sentymentem czasy, kiedy takie właśnie piłeczki można było kupić na odpustach i jarmarkach. Także zachęcamy do nauki, zapraszamy do naszego muzeum oczywiście na warsztaty i do Jączymina. Odbywają się warsztaty szycia koralikami oraz haft płaski, ręczny. Tutaj dziewczynki są, bardzo ładnie im idzie. Szyją bransoletki, ozdoba dla dziewczynek. Tutaj mama prowadzi warsztaty z szycia ręcznego, to znowu kwiatuszki, serwetki i jest zainteresowanie. Zapraszamy po patchworkowe prace. Mamy z ręcznie farbowanych tkanin, roślinami, syntetycznymi barwnikami. Mamy też wypikowane z aplikacjami prace, zakładki, podkładki, poduszki. Zapraszamy. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich Troszynianki. Prezentujemy swój region z województwa mazowieckiego, niedaleko Płocka. W tej chwili prezentujemy wyroby gospodarcze, można powiedzieć, które same przygotowałyśmy oczywiście. Produkty jak najbardziej ekologiczne. Wszystko wytwarzane własnoręcznie. Zapraszamy bardzo serdecznie do degustacji. Całość zakończyliśmy koncertem przygotowanym przez Kapelę Prusinowskich, Kaję i Janusza oraz Gabriela Prusinowskich, a także temu koncertowi towarzyszyły warsztaty tańca prowadzone przez Piotra Piszczatowskiego.